Siemaelo, siemaelo, Radio Anarchia, przebijamy się przez ten systemowy bełkot w sieci. Porażka kolejna lewicy oraz nas wszystkich. Sejm przegłosował ustawę, która dalej kryminalizuje osoby, które pomagają innym osobom, które potrzebują aborcji. Aborcja dalej jest nielegalna w tym kraju. Dziwna to sprawa, ponieważ w większości krajach ościennych aborcja jest dawno stosowana, dawno jako po prostu zwyczajny zabieg. Natomiast no, u nas w kraju katolickim, konserwatywnym i generalnie debilnym najwięcej fachowców oczywiście wśród ludzi, którzy nie powinni w ogóle wypowiadać na ten temat. Czyli katole, prawactwo, konserwatyści oraz lipki przegłosowały, że tak, a nie inaczej. No i teraz jaki tutaj jest będzie głos anarchistyczny? No, głos anarchistyczny mówi to, że nie jesteśmy za bardzo zdziwieni tym, co się stało, ponieważ każda władza ludzi zdradza, każda władza nam przeszkadza oraz gdyby wybory miały coś zmienić, byłyby zakazane, no to wszystko można jak mantry powtarzać sobie i jeszcze jedno, co tak mi przyszło do głowy, no to że właśnie, że prawo nie walczy się w sejmowej mównicy, tylko na ulicy. Pamiętam te czarne protesty, oczywiście uczestniczyłem w nich, byłem współorganizatorem. Ja to robiłem dla zabawy, ja wiedziałem, że nic z tego nie będzie od początku samego. Natomiast lubię protestować, no to sprawi to przyjemność, no to czemu nie? Pamiętam jeden taki protest, na którym było około 10 tysięcy osób. Pamiętam, że to był środę, to był jakiś dzień młodych. Było mnóstwo małolatów, wspaniałe wspomnienia, duża siła. Natomiast czy to dało efekt? Nie dało. W pewnym momencie wszyscy byli po prostu wycieńczeni. W pewnym momencie wszyscy byli zmęczeni. Władza wzięła to w tak zwany sposób białoruski, czyli na przeczekanie. I wiadomo było już, że z tego nic nie będzie. Poza tym no, cały czas tutaj, jak też można znowu powtarzać, powtarzać i powtarzać, cały czas jest problem z tym, że po prostu no, te wszystkie dogmaty czy pryzmaty, które anarchizm walczy, one są cały czas kierowane do klasy średniej. I klasa średnia w pewnym momencie będzie chciała iść do domu, będzie chciała iść na kawę. W klasie średniej było zimno, palto za 900 zł nie starczały. Nie okazywało się, że one nie ogrzewały za bardzo tych osób. Po prostu w pewnym momencie wszystko się rozmyło i wszyscy sobie dali spokój, skłócili się i było jak zwykle. Natomiast pamiętam, że wtedy padł pogląd właśnie taki, że teraz wszyscy się skupmy się na wyborach. Oczywiście od początku było to krytykowane przeze mnie. I po prostu na wyborach, jak jeden mąż, czy tam jedna żona, zagłosujmy przeciwko no po prostu akurat tej grupie, akurat tej partii, która akurat tym partiom, które były wtedy przeciwko aborcji. I co? No i ludzie zagłosowali, wygrała Lipko-Lewica. Lipko-Lewica teraz te osoby zdradziła. Co można powiedzieć? Czy tych osób jest mi jakoś mocno przykro? Nie. Po prostu ludzie wierzyli, że liberałowie mają jakąś taką twarz ludzką bardziej niż to całe tam katoprawactwo, że mają po prostu jakoś tak bardziej otwarty światopogląd. Totalna bzdura. Lipką chodzi tylko o twoje pieniądze, oni nie patrzą na twoje potrzeby. To są kapitalistyczne świnie. Więcej na ten temat się nie da powiedzieć. No i powstaje też pytanie, czy dojdzie teraz do jakichś takich czarnych protestów. Czy może dojść? No, niby tam jakoś delikatnie próbują jakieś tam strajki kobiet dochodzić do głosu, ale to jest naprawdę, od razu on będzie zakrzyczany, od razu będzie znieważony, od razu będzie zapomniany ten głos. Ponieważ po prostu środowiska neoliberalne chciały pod pretekstem walki o aborcję, zmienić władzę i dojść do tej władzy. Dlaczego tam na tej władzy zależało? Dlaczego oni te kody wszystkie robili? Ponieważ to był dopływ dla nich do pieniędzy, do ustaw. Oni sobie tam za te pieniądze, za łapóweczki, robili ustawy pod siebie. Oczywiście i aborcja była takim, po pierwsze, jakimś takim wentylem bezpieczeństwa, tematem zastępczym zawsze. Natomiast no, dla liberałów, no mówię, najważniejsze są nie ty, czy tam twoje potrzeby, tylko właśnie kasa.
Możliwe, że będą jakieś protesty, natomiast one nie będą już na pewno tak liczne, na pewno nie będą tak nagłaśniane, na pewno nie będą tak masowe. Także pamiętajcie o tym, że władza, jakakolwiek by nie była, zawsze nigdy nie jest po stronie ludzi biednych, zawsze będzie po stronie bogaczy, biznesmenów, oligarchów, deweloperów i całej reszty tych bandytów. Precz pracy. Yeah.